Hej, Mercedes C-klasa coupé. Przygotowujemy się do mycia podwozia pod usługę renowacji podwozia. Wersja w kolorze nadwozia z demontażem zawieszenia. Zaczynamy ściągać nadkola, ściągać osłony w płycie podwozia. Tam już nam się jakieś pojawiają wstępny zwiastun, co nas czeka, co tutaj mamy w tym podwoziu. Widać ewidentnie oznaki korozji na samochodzie. Także będziemy je piaskowali. A tak to już jest taki zwiastunik, że zaczynamy pracę przy tym samochodzie. Na razie w tym momencie no to płyta podwozia jest cała zabudowana, rozbierzemy ją, umyjemy i zrobimy jakiś klip odnośnie stanu pomycia i na to, żeby organoleptycznie jakoś określić jego stan. Pozdrawiam. Hejo, no mamy ściągnięte wszystkie osłony nadkola, etc. z samochodu. Widzimy, jak to wygląda. Także dosyć tej korozji jest sporo na samochodzie. Elementy zawieszenia. Podejdziemy jeszcze do przodu. Nakładki progów, akurat mamy podstawione tak ponośnik, że sobie nie zrzucimy. W tym momencie zostaną zrzucone później. Łącznie ze zbiornikiem paliwa i zawieszeniem na stanowisku do piaskowania na kanałach. No to widzimy, jest dosyć ta korozja głęboka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko po piaskowaniu. Czy nie zaskoczą nas jakieś prace blacharskie. Także to mamy już przygotowane już, że tak powiem, do piaskowania te powierzchnie. No tu z przodu widać, że tego jest dosyć sporo. No, w każdym razie mamy już to przygotowane. Podniosę jeszcze furę do góry, zerkniemy, jak to wygląda od spodu. Także tak jak wspomniałem, i te nakładki progów zewnętrzne łącznie ze zbiornikiem paliwa i z zawieszeniem polecą już na stanowisku do piaskowania. Dobra, wystarczy nam. Także co, wchodzimy pod spód. W spodzie no widać, że jest co chwilkę gdzieś jakieś są ubytki, że tak powiem. Już ta blacha jest zainfekowana, jak to mówią, zaczyna korodować. Ranty progów. Tu przy mocowaniach tych osłon druga strona też ranty progów się nam kłaniają. No zawieszenie jest ewidentnie przekorodowane. Mamy tą tylną część, tylna podróżnica, tylna belka, tylne zawieszenie. Mamy też tylną podróżnicę, druga strona prawa. A cała płyta już się prezentuje następująco. Także działamy i będziemy przedstawiać po kolei dalej, jak to wygląda. Na razie samochód teraz będzie zjedzie sobie ze stanowiska, będzie stał z boku, musi sobie wyschnąć, żeby profil zamknięty nam się osuszył i dopiero przystąpimy do dalszego demontażu i przygotowywania pod piaskowanie. Hej, Meś już na stanowisku do piaskowania, oczywiście już sobie wysech, parę dni postał po myciu, także wiemy, że ta woda już odparowała. No zaczęliśmy ściągać niektóre nakładki, takie rzeczy, także tutaj się pojawiają prace blacharskie, ale tutaj ten błotnik, bo to jest element błotnika, który zachodzi na próg, to ten błotnik jest do wycięcia i do wstawienia, przynajmniej pewnie jakaś tam reparaturka, chociaż widzę, że tutaj na rancie też jakieś tam pryszcze się pojawiają. Ale to już bardziej robota u lakiernika blacharza, że tak powiem, żeby sobie to zrobili na gotowo. A jeśli chodzi o podwozie, no to wystąpa jeszcze przed piaskowaniem też możemy zobaczyć, że tutaj, jak to mówią, ta korozja też żre, także tu na pewno też wyjdą dziury, już są. Z drugiej strony mamy w tym miejscu to samo. No zawieszenie już żeśmy sobie wyrzucili, także zawias jest wyciągnięty. I co, zostało nam zbiornik paliwa, zaraz leci zbiornik paliwa, to też jakąś wrzutkę zrobimy na temat zbiornika paliwa. Jak to zobaczymy pod zbiornikiem, jak to wygląda? Muszę się to nauczyć wyeliminować do rozmowy. Tutaj też jest to samo pod tymi progami i pod tym błotnikiem, ale to też jest do wycięcia, wyrozwiercania z tych elementów, wstawienia reparaturka i dopiero lakiernik, blacharz i tak dalej. Zresztą progi od wewnętrznych części też tam wnęka będzie do malowania, bo tych rdzewek jest tam dosyć dużo.
Tak tu na płycie podwozia w tej przestrzeni pasażerskiej nie jest źle. Teoretycznie jest trochę tam jakiś parchów, co wylatuje. I rdzewek, nawet wygląda to fajnie, schludnie. Wał już mamy też wyrzucony. No zobaczymy jeszcze dalej, jak to będzie wyglądało, jak będzie się prezentowało po piaskowaniu. Na razie już jakieś tam ubytki na samochodzie, jeśli chodzi o blacharkę, to już żeśmy dostrzegli, że na pewno jest do spawania są elementy. Na pewno to, co jest w podwoziu, czyli w tym miejscu wnętrza bagażnika jednej strony i z drugiej strony. A z tymi już progami, tutaj z tym poszyciem progu. Ale tu widzę, że nawet, zauważcie, są takie malutkie percheweczki. To widać, to można powiedzieć, że teraz patrząc od dołu do góry, tak jak to mówią, sprawdza się lakier, czy ma defekty, czy nie. Zazwyczaj patrząc od dołu do góry, to widzimy, znajdziemy wszystkie defekty lakieru. Tak w tym momencie też tylko było widać na początku przy samochodzie, że tu jest jakaś rdzewka przy nakładce progów, ale tu już widać, że te purchewki są tutaj pod lakierem w miejscu rantu. Jak są pod lakierem purchwy, to znaczy, że między blachami na łączeniach też już jest rdza. Także zrobić to dobrze, to na pewno, jeśli mamy się bawić i spawać tu, szlifować, malować i się pierdolić i wydawać tą samą kasę, to i tak czy tak to jest do wycięcia, nabity do tej wysokości, żeby zrobić między blachami wyczyścić tak samo tą korozję. Ale to już zadecyduje klient, czy my mamy się z tym bawić i wycinać i wstawiać, czy już bezpośrednio do lakiernika, bo to najlepiej, powiem szczerze, że jak jedna osoba by sobie to czasnęła, czyli i wycięła i wstawiła i walakierowała te elementy, bo i tak czy tak są jakieś tam rdzewki na rantach, drzwi i tak dalej. Oprócz tego te wnęki od góry, to też może rzucę to szybko i pokażę, żeby ten filmik też nie był jakoś kosmicznie długi. Sławcie też już tu rozbebesza tapicerkę od środka, żeby się dostać do amorów i zrzucić amor. Ja też się muszę dostać od góry jeszcze, żeby ściągnąć mechanizm od linek odręcznego. No tu po nakładkami też rdza wychodzi, także te wnęki też są tu do malowania. No my lakiernictwem się nie zajmujemy, jesteśmy typowo przygotowani, jak to mówią, na tą grubszą robotę od podszewki, gdzie się zaczyna jakąkolwiek przygodę z renowacją auta albo reanimacją. No tutaj też widać parchwy pod tymi nakładkami, także też pod tymi nakładkami trzeba będzie użyć, że tak powiem, jakichś środków antykorozyjnych, czyścić, bawić się, no i wnęki malować, nie? Także to też już zabawa dla lakiernika. No i na kanale ciasno. No a my przystępujemy, aha. Dobra, to ten filmik utnę, wrzucę następny, żeby to nie był kosmicznie długi. Jeszcze coś powiem o zawieszeniu. A tu jest już nasze zawieszenie, które jest rzucone na dół. Tam rozmawiałem z panem Łukaszem, bodajże z serwisu, z Mercedesa z Płocka, którzy będą, że tak powiem, resztę części eksploatacyjnych tutaj wymieniać i tych, które są konieczne do wymiany. Czyli te wszystkie drążki, wahacze górne, dolne, gdzie mają swożnie, stabilizatory i tak dalej, to wszystko jest, leci do zmiany. Wahacze tak samo. No wózek miał nam zostać jako tako do piaskowania i zrobienia, ale przy demontażu, jeszcze przed piaskowaniem, zauważyliśmy, że już wózek jest tak skorodowany od środka i dziury wyleciały. Także tu można zobaczyć, pół palca wchodzi. Z drugiej strony tego nie widać, ale podejrzewam, że korozja jest w wózku wewnątrz, także nawet renowacja go z zewnątrz nie da nam 100% gwarancji, że od środka ten wózek, jeśli już tu są dziury i widać ewidentną korozję w tych miejscach, że to po prostu nie będzie wyłaziło dalej i nie będzie żarło. Także konsultacja też z właścicielem, podejrzewam, że będzie wymieniany wózek na nowy, ale to też pytanie, na które będę czekał na odpowiedź, bo w takim wypadku nie będziemy praktycznie przy tym tylnym zawieszeniu robić nic, jeśli te części eksploatacyjne wszystkie będą łącznie z tym głównym wózkiem do wymiany. Ewentualnie możemy się pobawić z pieskowaniem dyfra półosiek, jeśli przeguby są dobre, no to i nie będą zmieniane, to tak samo, i ewentualnie dyferencjał, żeby go odświeżyć, żeby rzeczywiście ładnie, fajnie wyglądał. Bo to widzę, że on jest oryginalnie zmalowany po zewnątrz, a z tyłu ma ewentualnie aluminiowy dekiel, który jest pewnie radiatorem do odbioru temperatury, który zazwyczaj nie jest malowany, także śmiało będziemy mogli go zrobić na cacy, żeby wyglądał jak nowy, jak to mówią, od strony wizualnej i żeby się to prezentowało fajnie na tym naszym podwoziu, jak je będziemy składać.
Także pytanko do właściciela, co robimy, czy wózek rzeźbimy, spawamy, chociaż odradzam troszkę spawanie takich elementów konstrukcyjnych, czy leci wózek leci nowy. Hej, już jest troszeczkę późno, ale kończymy pracę na dzisiaj, mamy rozebrane to, co chcieliśmy, zostało nam zdane zabezpieczenie elementów wężyków, szmerów, bajerów, takich, żeby nam, gdzie nie chcielibyśmy, żeby piasek się dostał, elementów karoserii, tam gdzie są po demontażu niektórych rzeczy są dziury, także też musimy sobie to zabezpieczyć. No zbiornik paliwa też już mamy ściągnięty, tu pod zbiornikiem nie wydaje się to tragiczne. Tak, tylko się zastanawiam, muszę zadzwonić do tego pana Łukasza, czy że tak powiem, szarówka troszkę może jakoś być gorsza. Czy w ogóle, jeśli mają być zmieniane przewody paliwowe, hamulcowe, tu te przewody paliwowe też są troszeczkę przyżarte i te mocowania. Czy w ogóle jak to auto będzie miało jechać tam do nich, do tej roboty, czy jest sens montować ten zbiornik, bo oni tak go będą musieli ściągać. No ale to już decyzja zależy od pana, czy w ogóle się ich pytać, czy będzie im to przeszkadzało, czy nie, czy ułatwi sprawę, żeby nie robić niepotrzebnych robót dwa razy, czy po prostu im złożyć do kupy tak jak było i niech robią to od podstaw z demontażem i montażem. Także to też ewentualnie czekam na decyzję, ale i w lepszej jakości jeszcze nagramy z rana przed samym piaskowaniem, jak to wszystko wygląda. Cześć, mamy już dzień następny, jesteśmy przy Maśku, to jesteśmy już przed piaskowaniem, także mamy wszystko, co chcieliśmy, zdemontowane, zabezpieczyliśmy sobie to, co w płycie podwozia, otwory do karoserii i tak dalej, które przy demontażu powstały z jakichś tam elementów. I będziemy mogli przystąpić do piaskowania. Zostało nam rzucić tylko takiego kondona na karoserię, który zabezpieczy ją na ten okres czasu, gdzie będzie piaskowany samochód. No a później tak wszystko do demontażu i do odkurzania i dmuchania i do oklejania wtórnego, do malowania podkładem epoksydowym. Także dzisiaj pewnie to wszystko będzie ogarnięcie. Taka rzutka po kolei, jak się to prezentuje. Tutaj pod spodem w tych progach, pod nakładkami progów postaram się to przepiaskować. W tych miejscach, gdzieś jakieś tam bolączki jak wychodzą tutaj na zewnątrz, to też ewentualnie przejedziemy, zobaczymy co tu z tego zostanie. To i tak, że tak powiem, troszeczkę praca dla lakiernika już później, na gotowo. No a co, nadkola od środka jak to wyglądają, no, gdzieś tam w tych punkcikach mogą się zapowiadać jakieś tam ubytki. Tu na pewno z tej strony to już mamy ubytek, także tutaj też jest na pewno to do spawania. Pójdziemy sobie do przodu. Z przodu tu też mamy tam już jakieś wykwity. Także też tutaj tą piaskarką będziemy wjeżdżali. Wejdziemy na drugą stronę. Druga strona z przodu. Podobnie. Próg po kolei, tak widać takie bąble, także też postaram się to przepiaskować, żeby te bąbelki pościągać. Tutaj myślę, że jakieś tam w tamtych miejscach tragedii nie będzie, ale tu też wyjadę troszeczkę piaskarką na górę, żeby ściągnąć tego purchla. Zobaczymy, jak to będzie stanie. No to nad kole numer 2, tylne. Także tu też z piaskiem oczywiście wyjdziemy. No i od spodu rzucik na płytę podwozia, już zdemontowane zawieszenie, zdemontowany zbiornik paliwa. W tych miejscach przewody będą do wymiany, ale sobie odchyliłem je z tych elementów, żeby odsłoniły mi się te poprzeczki i belki. Na razie jeszcze ich całkiem nie zdemontuję, bo hamulce jeszcze będą mi potrzebne, bo po piaskowaniu już transportujemy furę. Transportujemy furę na stanowisko do malowania na halę. I tam będzie reszta prac wykonywana, także tylko zawias wrzucimy, to co z zawiasu jest potrzebne, żeby zjechać tym autem na dół. Dlatego za te elementy i te wężyki później polecą sobie na dół. No tak jak tu widać, pod wężykami wydaje się być pod mocowaniami ładnie. Zobaczymy ewentualnie jak zjedziemy na dół, czy jakieś bolączki by tu nie były. Jeśli by były po demontażu, to będziemy reagować. No a płytka to nawet w tej przestrzeni pasażerskiej nie wygląda jakoś tragicznie. Jest parę tam purchli,
Na rantach się tam coś pojawia, progów. Nie wiem, czy dobrze widać. I jeszcze zrobimy sobie tutaj tylne podłużnice. A druga strona. Tu ta przestrzeń pod zbiornikiem paliwa. Tu generalnie było bardzo szczelnie, jeśli chodzi o ten montaż tego zbiornika. No tutaj się zaczęły pod mocowaniami też jakieś rzeczy pojawiać. No i masteki pod mastekami, widać, że tutaj troszeczkę to wyłazi. Dobra, no to co? Następny klip wrzucimy, jak będziemy po piaskowaniu. I na razie zabieramy się do pracy. Hej, jesteśmy już po piaskowaniu, także momencik minął, jak to mówią na filmie, zawsze szybko mija. Jesteśmy po piaskowaniu, no i następująco już nam się to podwozie prezentuje. Widać takie ciemne, szare punkty, jaśniejsze, no to już są oznaki, w których korozja była na wierzchu, widać ją na wcześniejszych filmach. Już jest usunięta razem z utleniającym się ocynkiem, także już te elementy ciemne i ciemniejsze, taka ciemna stal, którą widzicie, to już jest stal bez ocynku. Także to już mamy przepiaskowane, oczywiście te ubytki nam się popojawiały na samochodzie. Także to widzimy, zobaczymy jeszcze przednie nadkole. Przednie nadkole również przepiaskowane. Widać bardzo dużo takich punkcików właśnie tych ciemnoszarych, zwłaszcza przy zgrzewach, gdzie już tego ocynku nie ma. Przejdziemy teraz jeszcze na następną stronę. Tu mamy następne nadkole przednie, tu też jakieś ubytki widać w tej poprzeczce, także też coś tutaj będziemy musieli podziałać, też już ładnie, schludnie to wygląda. No próg tutaj w tej części też tutaj są, mamy ubytki, no i nadkole tylne, tylne prawe ładnie się prezentuje, no, widać ile tego ocynku, ile tej korozji było, teraz już ładnie, fajnie, srebrnie to wygląda. Podłoże jest świetnie przygotowane pod podkład epoksydowy. Jakieś tam ubytki następne. No i wejdziemy pod spód, zobaczymy jak to wygląda od spodu. A od spodu się już nam to prezentuje następująco. Fajnie można sobie zobrazować na tym wcześniejszym filmiku, w których miejscach były te punkciki, takie rdzeweczki. Można powiedzieć, że w tej części tutaj nad zawieszeniem to jakoś tam kosmicznie tego dużo nie było. A po piaskowaniu okazuje się, że te ciemniejsze plamy, jest ich dosyć sporo. A wszystkie te ciemne plamy to już jest utleniający się, są pozostałości. To jest miejsca, w których utlenia się ocynk. Dlatego ta powłoka była niestabilna. Dzięki temu, że ją usunęliśmy, pomimo tego, że korozji na wierzchu jeszcze nie było, mamy nasze środki, które położymy teraz, będą miały się czego trzymać, będą miały stabilne podłoże, czyli nie będą wisiały w powietrzu. A jeśli byśmy położyli na te wszystkie, czy podkłady, czy jakieś tam inne konserwacje na te elementy, choćby nawet usunęlibyśmy tylko te rdzewki, które były na samochodzie, a tych punktów utleniającego się ocynku nie ruszyli, no to automatycznie wszystko by wisiało w powietrzu i nie miałoby się czego trzymać. Nie wiadomo, jak cudowne środki i tak czy tak po roku czasu miałyby to tendencję do tego, żeby je odparzało i mogłyby odpadać. Podłużnice też również są przejechane. Mocowania pod sprężyny. Trochę tych mastyk, spod mastyk, gdzie tarza się pojawiała, też jest usunięte. Usunięta ta korozja. Tu mamy tą część pasażerską. Już też ładnie to wygląda, schludnie. Oczywiście jeszcze polecam już na stanowisku tam na hali, gdzie będziemy wykonywać już nakładanie tych wszystkich podkładów. Też będą zdemontowane te wężyki paliwowe i hamulcowe. No tutaj też nam się, co nas zaskoczyło w tym miejscu, progu, łączenia progu z podłogą, też nam wyleciały dziury. Także to z tym też trzeba będzie powalczyć. Na pewno to są też prace blacharskie, które trzeba będzie wykonać. No a tak to już ładnie to schludnie wygląda. Podwozie jest przygotowane już do nakładania tego podkładu. Dlatego tak, zarzucamy zawieszenie, żeby zjechać nim na stanowisko do malowania. Zjeżdżamy na stanowisko do malowania. Auto już jest, że tak powiem, z zabezpieczenia do piaskowania rozebrane. Zostało nam wydmuchać, odkurzyć ze wszystkich profili, okleić, przygotować samochód do podkładu epoksydowego, dwuskładnikowego na bazie związków stałych, w tym wypadku cynku.
I co? I będziemy mogli przystępować do malowania. Także zapieprzamy, bo chcemy, tak jak to mamy w zwyczaju, tego samego dnia położyć podkład, co jest samochód wypiaskowany, żeby ta wilgoć z otoczenia nie dostawała się i nie ingerowała nam w to podwozie, gdzie teraz jest surowe i może, że tak powiem, do następnego dnia, jeśli było zostawione, może się okazać, że już zaczną nam się pojawiać ślady korozji. Już wyładowanie między anodą a katodą zaczną być widoczne. Także pozdrawiam i widzimy się już za niedługo po podkładzie. Cześć, jesteśmy już na hali, gdzie wykonujemy nakładanie już środków epoksydowych, lakierów i tak dalej po piaskowaniu. Także pokażę na szybko naszego Mercedesika. Oczywiście został po piaskowaniu, przed malowaniem został odkurzony z profili zamkniętych piasek, nadmiar piasku, wydmuchany, oklejony. Wszystko to, co nie chcielibyśmy, by było zamalowane, zostało również zabezpieczone. I położony jest podkład epoksydowy już na praktycznie całą płytę podwozia, a prezentuje się on następująco. Także pod zderzakiem tylny pas również jest zrobiony, cała płyta podwozia jest wymalowana, zaepoksydowana, dwie warstwy nałożone pompą, dosyć gęste, bo to jest podkład przemysłowy, w tym wypadku, gdzie nakładamy materiał bezpośrednio na surową stal po piaskowaniu, jest zastosowany podkład epoksydowy dwuskładnikowy na bazie związków stałych, w tym wypadku cynku, co ma też za zadanie, jest bardzo ważne i istotne, by cynk, który jest zawarty w farbie jako związek stały, izolował jeden z elektronów w stali, który jest odpowiedzialny za wyładowania między dokładnie dwoma elektronami. Dlatego ten związek stały izoluje ten jeden elektron. I to wyładowania są bezpośrednio nakładane na cynk, który jest we farbie. Dlatego też to jest bardzo ważne, by ten podkład był bezpośrednio położony na stal jak najszybciej, by też nie zaczęła się powstawać ta korozja. Także to już mamy wszystko ładnie położone, dosyć gęściutki podkład. Kolor podkładu też nie jest przypadkowy, jest to kolor kremowy z tego względu, że kontrast między wypiaskowaną stalą a nałożonym podkładem jest bardzo duży, także mamy 100% pewności, że wszystko jest ładnie domalowane i możemy sobie tą płytę później po lakierowaniu i w trakcie zweryfikować, czy ta jakość jest naprawdę wysoka i wszystko jest zrobione tak, jak się należy. Oczywiście punkty, które mamy, prace blacharskie do wykonania, zostały zostawione, niezamalowywane, one są do wycięcia, do wstawienia, to będziemy robić w następnej kolejności. A tak to cała płyta już nam się ładnie prezentuje, no wszystko mamy rozebrane, co chcieliśmy, by było zdemontowane, wszystko, co mieliśmy okleić, jest oklejone i zabezpieczone przed zapyleniem, zabrudzeniem, by ta płyta podwozia nie wyglądała, jak to mówiłem, po wrzuceniu granatu pod auto i oczekiwaniu na efekt, tylko wszystko jest ładnie, schludnie, zabezpieczone. To samo mamy z przodu, przedniej nadkola. Tutaj oczywiście te punkty do prac blacharskich są zostawione, niezamalowane. Przednie nadkola też ładnie ulane. Amorek ściągnęliśmy, by ten kielich był ładnie dolany. Druga strona również. Także tak to się nam prezentuje. To możemy przedstawić na dzień dzisiejszy. Chętnie patrzę się już na tą płytę podwozia. Myślę, że jest to świetny materiał, świetnie przygotowane podłoże do nakładania teraz środków polimerowych i w niektórych miejscach uretanowych, które będziemy nakładać. Na końcu pokażemy efekt, bo konserwacja jest o tyle inna niż od każdych innych, którą robimy. Jest to wersja, którą proponujemy. Już od paru lat mało kto ją stosuje, może mało kto się ogłasza z tą wersją, mało kto ją wykonuje. Jest to taka nasza, że tak powiem, nasz rodzynek, jeśli chodzi w naszej branży i wersja. Jest to konserwacja w kolorze nadwozia, czyli w tym wypadku mamy srebrny samochód, konserwacja też również będzie srebrna. Także i na tym na razie kończymy. Także można powiedzieć, ten film też będzie, tak jak zresztą inne filmy, które są nakręcane. Jest to jeden z elementów raportów dziennych do klienta z efektu i przebiegu pracy. No to do zobaczenia przy następnym klipie, jak będzie postęp już widoczny. Jeszcze pokażemy tutaj te elementy, które są, gdzie wyszły jeszcze dziurki, co są niezamalowane w podłodze, też będziemy się z nimi bawić. Także pozdrawiam i do usłyszenia. Jesteśmy już po docelowej konserwacji
polimerowej ze środkami, miejscami uretanowymi w kolorze auta. Także mamy piękny srebrny kolor, świetnie się to prezentuje. No można powiedzieć, że jeszcze ciepła, jeszcze mokrawa lekko, tyle co świeżo nałożona, szklista, ładnie się świeci, odbija, gładka. A co ciekawe, to, że kolor, który położyliśmy, kolor konserwacja, która jest położona w tym kolorze, to samo to, że ona jest w kolorze nadwozia, może być w każdym innym dowolnym, to nie jest jej główny atut. Głównym atutem jest to, że ta powierzchnia po zaschnięciu ma taką strukturę, jakby była polakierowana, czyli nie ma porów i wdżerów. Jest bardzo fajnie, bardzo fajna, gładka, taka śliska. Nie trzyma po prostu tych brudów, syfów, jest dużo łatwiejsza w utrzymaniu, jeśli chodzi o późniejszą eksploatację tego samochodu, względem konserwacji tej standardowej. Także to nie jest jej główny atut, że ona może być w kolorze, ale jeden z czynników, których możemy się pobawić takim designem i zrobić sobie na przykład w kolorze samochodu. Tutaj mamy samochód srebrny, dlatego też konserwacja też jest srebrna. Co za tym idzie jeszcze? Oprócz tego, że kolor, który żeśmy nałożyli, tak jak mówię, w kolorze auta, będzie miał to do siebie, że też będziemy mogli utrzymać ten samochód w świetnym stanie, nawet i na przeglądach corocznych, które by się odbywały, bo przy tym kolorze ewidentnie wszystkie jakiekolwiek bolączki, które by mogły ewentualnie powstać, będą automatycznie diagnozowane od razu, będą taki kontrast, tak się rzucają w oczy, że tu nie ma prawa o tym, żeby, że tak powiem, ta inspekcja była gdzieś zrobiona nienagannie i widać wszystko czarno na białym, także już mamy tą konserwację fajnie położoną, już jesteśmy happy. Oczywiście miejsca, w których mamy wykonać prace blacharskie, sobie zabezpieczyliśmy, nie malowaliśmy i one później będą uzupełnione po blacharce i też zrobione już konserwacją też w kolorze, także też nie będzie się to różniło. A na tą chwilę można powiedzieć, że możemy sobie rozkleić samochód, przystąpić do prac blacharskich i później ładnie wszystko wspólnie sklejać. Dzięki temu, że wszystko jest ładnie rozebrane, naprawdę efekt na końcu będzie fantastyczny, jeśli chodzi o montaż, bo będzie widać ewidentnie, że to jest położona konserwacja na czyściutką, ładniutką płytę podwozia ze świetnym dostępem. Będą się kontrastowały te wszystkie elementy, które były oklejane, demontowane i tak dalej. Zobaczmy jeszcze z bliska na tą strukturkę, jak ona się tu prezentuje. Jak się tu ładnie szkli. No jest rewelacja. Także do usłyszenia później i działamy dalej. Siemka.